Cześć wszystkim, Wojciech Nalepa z tej strony. Witam Was z mojego autostudia. Dzisiaj znajduję się w Warszawie i pokażę Wam mieszkanie na Zielonej Białołęce. Coś, co przeraża w tej całej Warszawie, to wieczne korki na S8. Nie wiem, jak to się dzieje, ale chyba tylko o 3 w nocy tych korków nie ma. Szok! To nie jest pierwsze mieszkanie, które sprzedaję dla Was w Warszawie, ale najmniejsze i najładniejsze z wszystkich, które do tej pory miałem w ofercie. Cześć, do zobaczenia na miejscu. A jedno z moich ulubionych miejsc tutaj w Warszawie, które lubię podziwiać, to ta fabryka teraz na wprost tutaj. Te kominy. Jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Wyjechaliśmy. Mieszkanie jest w jednym z tych kameralnych bloczków ogrodzonych po prawej stronie. O, a tutaj jest możliwość wynajęcia bądź kupienia miejsca postojowego w budynku garażu wielopoziomowego. Osiedle jest zamykane furtką na taki przycisk otwierający, a z drugiej strony jest domofon. Idziemy sobie do budynku. W budynku też jest domofon. Otwiera się to takim pikaczem. I co my mamy tutaj takiego ciekawego? Jest wózkownio-rowerownia. Można trzymać zarówno wózki dla dzieciorów, jak i rowery dla wszystkich. Klatka schodowa szeroka. Lecimy na drugie piętro. Skoro już jestem na mieszkaniu, to je Wam pokażę. Nie jest specjalnie duże. Mieszkanko 31 m kwadratowych znajduje się na drugim piętrze w budynku trzypiętrowym z szeroką klatką schodową, co już widzieliście. Meble wykonał i zamontował stolarz. To jest pokój. Pod światło widać gorzej. Za chwilkę przejdę z drugiej strony i pokażę Wam. O! Tutaj będziemy mogli usiąść i porozmawiać o szczegółach. To jest aneks kuchenny, drzwi wejściowe i drzwi do łazienki. Przejdźmy do łazienki. O, a tutaj w tej wnęce zostało miejsce na lodówkę. Tutaj można zmieścić szafę na ubrania. Tutaj drugą. Wejdźmy do łazienki. Mam nadzieję, że złapię ostrość. Le Grand. Łazieneczka z wanną. Tu jest lustro, zaraz Wam pokażę. Miejsce na pralkę. 60. Wejdzie bez najmniejszego problemu. Zarówno otwierana od góry, jak i ta otwierana z boku. WC typu Geberit. Bardzo duże lustro na wprost kuchni. Kto zgadnie, czego brakuje w tym mieszkaniu jeszcze z elementów wyposażenia przeznaczonego również do sprzedaży, dostanie ode mnie prezent po sfinalizowaniu transakcji. Serdecznie zapraszam do oględzin mieszkania. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem tego mieszkania, jeżeli ta oferta zainteresowała Ciebie, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Numer telefonu znajdziesz tutaj na dole. Jeżeli natomiast masz na sprzedaż jakąś nieruchomość, mieszkanie na przykład na terenie Warszawy,
bądź powiatów ościennych lub nieruchomość gruntową, czyli działkę budowlaną, działkę rolną, siedliskową bądź las, albo nieruchomość gruntową trudno zbywalną z problemami, bardzo chętnie zajmę się pomocą Tobie przy sprzedaży tej nieruchomości. Tymi gruntami jestem w stanie zająć się nie tylko na terenie Warszawy i powiatów, ale również do 100 km od Warszawy. Stąd serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.